Postanowiłem wzorować się na napisach na billboardach, żeby przekaz był krótki i zrozumiały. Dlaczego chcę, żeby sądy były i pozostały niezawisłe? Przy wszystkich wadach i opieszałości tych instytucji wiedziałem, że będą bronić moich interesów, nawet w sporze z jakimkolwiek urzędem. Rządząca i jedynie słuszna partia będzie miała w ręku wszystko, aby zniewolić obywatela, kiedy za przeproszeniem za szura. I wiem, że panowie to przeprowadzą, bo uważam, że weta prezydenta to jedynie sprawa osobistych ambicji, a już dawno wiadomo, że zostanie przekonany przez pana Jarosława. Zostały przecież uspokojone tym sposobem demonstracje, prawda? Okazało się niestety, że nasz naród jest nieco sprzedajny, jak to mawia w swojej sztuce Stanisław Grochowiak, Chłopcy. Tam się mówi, lud jest taki jak inteligencja, a nasza inteligencja sprzedaje. I jak zwykle Polak będzie mądr o szkodzie. Kończąc, przytoczę słowa sowieckiego prokuratora, który niestety był z pochodzenia Polakiem, Andrzeja Wyszyńskiego. Dajcie mi człowieka, a ja już znajdę na niego parametry.